Podcast Halo WP. Zapraszamy. Cześć. Moim dzisiejszym gościem jest Maria Sadowska. Maria związana jest z WP od 11 lat. Na co dzień pracuje w dziale agencyjnym WP Media. Prywatnie pasjonuje się modą, ale nie taką zwykłą, tylko zrównoważoną. Nie ilość, lecz jakość. Taka jest jej zasada. Cześć, Maria. Cześć, Marta. Pochwal się, co masz dzisiaj na sobie. Dzisiaj um, jestem w całości ubrana w outfit e, pochodzący z second handu. E, mianowicie mam na sobie koszulę z bawełny bioorganicznej, e, mam na sobie również wełnianą spódnicę rozkloszowaną, e, która ma a też podszewkę i która podejrzewam może być nawet starsza ode mnie. A buty? Buty nie są z second-handu, raczej butów nie kupuję w drugim obiegu. Buty mam z polskiej firmy, polskiej marki Ryłko, skórzane członka, które posłużą mi, mam nadzieję, kilka lat. Dlaczego ubrania z drugiej ręki miałyby mnie cieszyć tak samo, jak te pachnące nowością z sieciówki? Po pierwsze, uważam, że te um, ubrania z sieciówki nie do końca są pachnące nowością. Często są przymierzane przez y, różne osoby w sklepach. Bardzo często również to są rzeczy ze zwrotów. To, co jest ważne według mnie, i nie wiem, czy o tym wiesz, ale ubrania nowe z sieciówki y, zawierają. Y, niebezpieczne barwniki, które y, uczulają często naszą skórę i są groźne dla nas. Bardzo często są to substancje rakotwórcze. Żeby wypłukać te niebezpieczne substancje, czasem potrzeba nawet ośmiu prań. Dlatego wybierając zakup z drugiej ręki, czy to w second-handach, czy na platformach typu Vinted, czy z innych źródeł, Daje nam wątpliwą korzyść taką, że te ubrania już wcześniej były noszone, i jeżeli były tam zawarte jakieś substancje chemiczne, barwniki, które są bardzo groźne i niekorzystne dla naszego zdrowia i dla naszej skóry, są już zwyczajnie wypłukane. Kolejny powód, który moim zdaniem przemawia za tym, żeby kupować z drugiej ręki, to jest to, że możemy dotknąć tego materiału i te rzeczy często już są wyprane i noszone, i jeżeli widzimy, że one po jakimś czasie użytkowania są w dobrym stanie, to mamy już tą pewność, że posłużą nam na że lata. jakość tego materiału jest dobra i posłuży nam, posłuży nam również na jakiś czas. A jaki był twój powód zainteresowania się modą ekologiczną? Wiesz, Marta, ja właściwie od młodych lat yy, korzystałam w duchu mody zrównoważonej, ale nie miałam tej świadomości, dlatego że pochodzę z wielodzietnej rodziny. Było nas ośmioro, jestem najmłodsza ósma i wiadomo, tych pieniędzy nie było w tamtych czasach dużo. Wtedy kupowałam często w second handach i ja to lubiłam. To też nie jest tak, że byłam do tego zmuszona. No, być może z powodów materialnych na pewno tak, ale też bardzo to lubiłam. Myślę, że tak naprawdę jestem z tą modą zrównoważoną, zrównoważoną związana od dawna, ale tak bardziej świadomie zaczęłam do niej podchodzić w momencie kiedy urodziły się moje dzieci i kiedy zaczęłam mocno dbać o to, żeby ubierać moje dzieci w rzeczy z naturalnych materiałów tak, żeby mogły się czuć swobodnie. W tym co mają na sobie. A czym jest ta moda zrównoważona? Moda zrównoważona to inaczej moda ekologiczna, czyli to jest przeciwieństwo fast fashion. To cykl działań, które mają na, celo, na celu ochronę naszej planety, ochronę środowiska, to wybór natura naturalnych materiałów, to również taka moda etyczna, czyli ma dla mnie znaczenie, w jaki sposób były szyte i produkowane te ubrania. Czy one były szyte w tak zwanym trzecim świecie, czyli w Chinach, jak to się mówi, prześmiewczo przez małe rączki chińskie, czy w Indiach? Moda zrównoważona to dla mnie szacunek do ubrań. A jak to przełożyło się na twoje wydatki? Bardzo dobrze. <laughs> Przy zakupach w drugi z drugiej ręki nie wydajemy tak dużo. Zanim zrobię zakupy, robię sobie listę, listę rzeczy, których potrzebuję. Wcześniej sprawdzam, co mam w szafie, czy przypadkiem nie mam tych rzeczy na dnie szafy. Z taką listą robienie zakupów jest dużo bardziej i efektywne, i świadome i mądrzejsze. A to co najważniejsze, rzeczy z drugiej ręki są dla mnie dużo bardziej lepsze jakościowo i dłużej, dłużej mi służą, czego efektem jest to, że ja nie muszę za miesiąc kupować kolejnego t-shirtu. Co pewnie nastąpiłoby, gdybym kupiła t-shirt w, w sieciówce, dlatego że te materiały w sieciówkach są w wątpliwej jakości. Po dwóch, trzy, trzech praniach, one, one już niestety wyglądają troszkę jak szmata. Słuchajcie podcastu Halo wp. Trzy rzeczy z twojej garderoby, które uważasz za prawdziwy skarb. Wiesz, Marta, trzy rzeczy to za mało, bo mam naprawdę dużo perełek. To co to jest? Mam, świetne, mam świetny płaszcz wełniano-kaszmirowy. Kupiłam go w Vintage Shopie. Mam świetne rzeczy wełniane, wełniane swetry, kaszmirowe swetry, wełniane spódnice. Mam portfel oryginalny Louis Vuitton. Mam świetną torbę na laptopa skórzaną szwedzkiej marki Tiger. Mam naprawdę mnóstwo świetnych rzeczy, który, w których jestem absolutnie zakochana i cieszę się, że zasilają moją szafę. Oprócz tego w 90% ubieram swoje dzieci w second handach. I są to świetne rzeczy, dobre jakościowo, bardzo często pochodzą ze Skandynawii. Są to naturalne materiały, wełna, koba wełna, len. I te rzeczy, oprócz tego, że posłużą moim dzieciom, jestem przekonana, że po, posłużą jeszcze innemu pokoleniu, bo na pewno oddam to w drugie ręce, dla, dlatego że bardzo zależy mi na, na tej cyrkularności w modzie. I na tym, żeby przekazywać te rzeczy, żeby mogły służyć dłużej, żebyśmy nie, nie, nie zasilali tej mody fast fashion i tej nadprodukcji, która, która jest, która się dzieje i która jest bardzo szkodliwa dla naszej planety. A gdzie można znaleźć takie rzeczy? Gdzie ty ich szukasz? No wiesz, ja jestem mistrzynią w szperaniu w second-handach, robię to od dawna. Kiedyś jeszcze, kiedy mieliśmy biuro wirtualne, Polska miała biuro nasienne i to było lata temu, około 10 lat temu. Zabrałam moją przyjaciółkę Ewę Sadowską. Ewa, jeśli będziesz mnie słuchać, to bardzo gorąco Cię pozdrawiam. Zabrałam ją do second-handu na żelazną. I e, chciałam jej pokazać, jakie super rzeczy można tam znaleźć, perełki, i weszłyśmy do tego second handu, i ja, ja jakby w takim letargu wpadłam tam i zaczęłam szukać tych rzeczy, No ja działam jak automat. Zaczynam dotykać, zaczynam wyławiać te perełki. Ewa tak stanęła obok, spojrzała na mnie i powiedziała: Marysiu, jesteś najlepszym szperaczem w szmatach, jakiego kiedykolwiek widziałam. Także. Ja cały czas poszukuję. Niektórzy mówią, że nie mają czasu na kupowanie w second-handach, a ja uważam, że więcej czasu tracimy w galeriach handlowych. second -hand są tak naprawdę wszędzie. W Warszawie jest bardzo dużo second-handów, gdzie mają świetnej jakości ubrania. Tak jak mówiłam, bardzo często są to rzeczy ze Skandynawii. Jest też mnóstwo teraz vintage shopów, które warto odwiedzać. Jest taki vintage shop, który uwielbiam na ulicy Mokotowskiej. Jest tam bardzo dużo perełek takich oryginalnych. Jeżeli ktoś poszukuje typu garnitury Bosa, garnitury Gucci'ego i wiele innych marek topowych, można tam naprawdę znaleźć cudowne perełki. Jest też teraz dużo second handów i vintage shopów również internetowych, także możemy, możemy spojrzeć na to, co się dzieje w internecie w tych kwestiach, niekoniecznie wychodząc z domu i poszukać. Mało tego, ten rynek cyrkularny i ten obieg z drugiej ręki bardzo mocno się rozwija i za 10 lat ma być on na tyle potężny i ma dorównywać... Tym sklepom sieciówkowym, jeśli chodzi o sprzedaż, także ta nasza świadomość jest już coraz większa. My, konsumenci, wiemy, że mamy, mamy wpływ na to, co się dzieje i te małe zmiany, które następują, mam nadzieję, że będą następować coraz bardziej, co, w coraz większym gronie. Ehm. Co pokaże, że mamy realny wpływ na, te, na tą zmianę klimatyczną i na, na, na tą zmianę naszych nawyków konsumenckich? A jeśli już kupuję w supermarkecie, to czym się sugerować? Jakie materiały wybierać? Materiały naturalne, bo nie wiem, czy wiesz, akryl. Akryl nie ma żadnej wartości. Akryl nie ma żadnych właściwości higroskopijnych, czyli jeżeli się spocisz, to on nie wchłania tego, czyli pozostaje nam często ten przykry zapach. Nie grzeje nas, nie ma właściwości grzewczych, nie oddycha i bardzo szybko się niszczy. No tak niegodziwie się niszczy, nie, nie, powiedziałabym, niegodziwie się starzeje. No akryl to jest inaczej e, podróbka wełny. Jest dużo tańsza, dlatego producenci odzieży Chcąc zyskać, przestali szyć wełniane, wełniane swetry, które mają bardzo dużą wartość i bardzo długo nam posłużą, i zamienili, zamienili to na akryl. Co jeszcze powinno się wybierać? Według mnie naturalne materiały, bawełnę ekologiczną, czyli ta, która nie jest nasiągnięta tymi barwnikami, które nam szkodzą, len, wełna, kaszmir. Lajocel, wiskoza to są wszystko materiały, który, na które powinniśmy zwracać uwagę. I przede wszystkim to, co polecam, i, i, i to, co powinno wejść w nasz nawyk, bo jakby produ producenci odzieży, em, bazując na naszej nieświadomości, em, fundują nam te rzeczy o bardzo niskiej jakości. Są to materiały sztuczne, bo nie czytamy marek, a to, metek, a to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dlatego zawsze warto wziąć tą bluzeczkę i sprawdzić pokaż, co tam masz w środku, kotku. Czyli nie powinniśmy się sugerować ceną, tylko jakością ubrań. Absolutnie tak i właśnie w ten sposób oszczędzamy. Dlatego, że warto dołożyć więcej i mieć na dłużej. Ja na przykład ostatnio kupiłam sobie wełniany garnitur. Był to garnitur ze sklepu, no dlatego, że potrzebowałam go a w second-handzie nie zawsze łatwo znaleźć taki y, pod Twój wymiar y, garnitur, dlatego w takie lepsze rzeczy, które są mi potrzebne, które wiem, że będę z nich korzystać i które posłużą mi przez lata, bo też będę się o nie troszczyć i będę je właściwie użytkować i prać. no Zapłaciłam więcej. Jest to garnitur kilkaset złotych. Jest to garnitur w 100% z wełny. E, więc w takie lepsze jakościowo rzeczy jak najbardziej polecam więcej zainwestować, i, bo to absolutnie się zwróci. A czy zaraziłaś swoją miłością do second-handów kogoś ze znajomych? Może rodzinę? Cały czas staram się zarażać przyjaciół i rodzinę i z pasją opowiadam i pokazuję to, co kupiłam. Eee, czy tak kogoś bezpośrednio? O, tak, przyjaciółkę i zarażam moją córkę. Też cieszę się, że mogę jej pokazać e, tą świadomą i mądrzejszą e, stronę zakupów. Też chciałabym, żeby ona dorastając nie biegała jako nastolatka po sieciówkach typu Zara, E, tylko była na tyle świadoma i, i, i wybierała na przykład second-handy, e, i tam e, próbowała tworzyć i kreować swój wizerunek, bo naprawdę można tam świetne rzeczy znaleźć i świetnie bawić się modą za niewielkie pieniądze. A jeśli już ubrania nam się znudzą, to w jakie miejsce należy je oddać, żeby na pewno trafiły w dobre ręce? Jeśli ubrania nam się znudzą, to teraz mamy naprawdę mnóstwo możliwości. Są e, platformy sprzedażowe typu Vinted, e, możemy, e, możemy to na kiermaszach z rzeczami używanymi e, sprzedać. Możemy sprzedać koleżance, są różne grupy na Facebooku, na portalach społecznościowych, jest również w Polsce od niedawna taki startup, który się nazywa e, Ubrania do oddania. Jest to świetna inicjatywa. Mianowicie wygląda to tak, że możesz spakować rzeczy, których nie używasz, których nie potrzebujesz do pudła. Logujesz się na tym portalu, zamawiasz kuriera, i przyjeżdża kurier, odbiera od ciebie te rzeczy, i za sprzedaż tych twoich rzeczy zysk jest, jest zasilana fundacja, którą wybierasz. Więc to też bardzo fajna, fajna inicjatywa i, i, i potrzebna. Czyli nie oddajemy do kontenerów przed wszystkim nie, nie, dlatego że kontenery e, nie mają żadnej, nad kontenerami nie ma żadnej pieczy, nie ma żadnych regulacji i tak naprawdę nie wiemy do czyich rąk e, trafiają te ubrania. A jeśli chodzi o taką inicjatywę typu ubrania do oddania, to wiemy dokładnie co się dzieje z tymi rzeczami i, i wiemy, że, że trafiają w dobre ręce, trafiają do drugiego obiegu. A zysk jest y, przelewany na, na różne fundacje. Skoro moda zrównoważona jest ci tak bliska, czy kiedykolwiek pojawił się w twojej głowie pomysł, żeby zająć się tym zawodowo? Moda dla mnie to nie tylko ubrania to jest coś, y, z czym mogę się identyfikować. Moda to jest dla mnie pasja, kocham od zawsze modę. Zawsze się nim, nią lubiłam bawić. Zawsze uwielbiałam kre kreować swój wizerunek, wizerunek również innych osób. Myślę nieustannie o tym, żeby zająć się tym zawodowo. Jest to moje marzenie. A kto wie, marzenia się spełniają. Liczę na to, że kiedyś będzie mi dane zająć, zająć się w 100% tą tematyką. No dobra, wiemy, że moda ekologiczna to jest Twój konik, a czy próbowałaś kiedyś zmienić swoje nawyki w innych aspektach życia? Tak, to też jest bardzo ważne pytanie i powiem Ci, że ze świadomością jest tak, że jeżeli już zmieniamy coś w swojej głowie, jeżeli coś ewoluuje, to robi się to już na, na dużą skalę. Dlatego że. Jeżeli myślę o ekologii, jeżeli myślę o lepszej planecie, to jakby nie myślę to tylko w, w skali modowej i ubraniowej, tylko w szerszej skali. Mianowicie staram się oszczędzać wodę, uczę dobrych nawyków moje dzieci, staram się oszczędzać prąd. Oszczędzamy jedzenie, tego akurat e, nauczył mnie mój mąż. E, jestem mu za to bardzo wdzięczna. Także, jakby w całej skali, staram się podchodzić do życia ekologicznie i, i, i świadomie. Na koniec chciałabym Wam powiedzieć, że pasja Marii zainspirowała nas do stworzenia nowego projektu w ramach WP Naturalnie. Cykl ten będzie nazywał się Zielona Szafa i będziemy poruszać w nim tematy związane z modą ekologiczną. Dowiecie się, gdzie kupować, na co zwracać uwagę przy zakupie i oczywiście pokażemy Wam, że ubrania z drugiej ręki mogą być serio, super. Bądźcie cierpliwi. Dziękuję Ci, Maria, za dzisiejszą rozmowę. Ja również dziękuję i serdecznie zapraszamy. Halo WP, podcast z pasją. Do usłyszenia.